Dzień dobry Państwu, witamy Państwa z sali, która upamiętnia między innymi ten dzień, to wydarzenie. 13 grudnia 1981 roku, 40 lat temu w Polsce wprowadzono stan wojenny. Jedna z najczarniejszych dat w historii Polski końca XX wieku. Stan wojenny pochłonął przecież 40 ofiar. Ponad 10 tysięcy osób było internowanych, a ta sala między innymi przypomina o tym, jak i województwo opolskie w tym czasie wyglądało, co się w nim działo. I z racji tego wydarzenia dzisiaj tutaj właśnie w Centrum Dialogu Obywatelskiego odbędzie się debata. Będzie nosić się tytuł Stan wojenny w pamięci mieszkańców Opola. To wydarzenie połączone będzie z projekcją filmu Opolska droga do wolności. Dyskusję poprowadzi dr Marek Białokur z Uniwersytetu Opolskiego, a gościem specjalnym wydarzenia będzie legenda Solidarności, pan Zbigniew Bujak. To w historii całej Polski, jak mówiłem, ogromnie ważna data, bo konsekwencje tego wydarzenia przecież będą ciągnęły się przez lata dla polskiego społeczeństwa. W badaniach, które były prowadzone jeszcze na początku lat 90. ponad 50% osób wskazywało, że wprowadzenie stanu wojennego było zasadne, ale już pod koniec lat 90., na początku lat 2000, między innymi w 2010 roku, tylko nieco ponad 41% było za tą decyzją o wprowadzeniu stanu wojennego. O tym między innymi dzisiaj będą debatować zarówno to pokolenie, które ze stanem wojennym było mocno związane, jak pan Zbigniew Bujak, jak osoby, które przeżywały ten stan, jak i to nowe pokolenie, to najmłodsze, uczniów opolskich szkół średnich, którzy mogą znać to tylko z kart historii. Ale ta karta historii jest niezwykle ważna i o tej karcie historii nie należy zapomnieć. Opole także na tej karcie historii istniało i dzisiaj o godzinie 14 ta debata poświęcona będzie właśnie temu wydarzeniu.